Na terenie gminy Bożencin zakończono bardzo ważną inwestycję, jaką była rozbudowa sieci wodociągowej. W zasadzie można powiedzieć, że to była rozbudowa sieci, gdyż kompleksowe wodociągowanie zakończyliśmy w roku 2011 takim projektem, który obejmował miejscowość Bożencin i Waryś oraz Przyborów, gdzie wybudowaliśmy 110 km sieci wodociągowej i ponad 1100 przyłącze. Wartość tych nakładów wówczas to kwota 12 milionów złotych, ale wiadomo, że z biegiem czasu pojawiają się kolejne potrzeby, szczególnie związane z nowymi terenami, gdzie postępuje zabudowa mieszkaniowa. I tak było w przypadku tej inwestycji, którą zakończyliśmy. W zasadzie dzisiaj dokonaliśmy czynności odbiorowej w tym zakresie, budując 5100 metrów sieci wodociągowej w miejscowościach Łęki, Przyborów, Bożencin, szczególnie tam, gdzie pojawiła się zabudowa mieszkaniowa, gdzie mieszkańcy uzyskali warunki zabudowy dla budynków mieszkalnych i również tam, gdzie są plany w tym zakresie w przyszłości. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, staramy się w tym przypadku zabezpieczać te tereny w infrastrukturę po to, aby zachęcić do tego, aby również mieszkańcy mieli możliwość, ale i osoby spoza gminy Bożencin inwestowania w przyszłość swoich rodzin właśnie tutaj na terenie gminy Bożencin. Jaki był koszt tej inwestycji? Koszt inwestycji to kwota 590 tysięcy złotych, z czego pozyskaliśmy dofinansowanie 230 tysięcy z programu rozwoju obszarów wiejskich, także no skorzystaliśmy z tych możliwości, jakie daje Unia Europejska jeszcze w tej starej perspektywie finansowej 2007-2013. Ta inwestycja zrealizowana była dość sprawnie i szybko. Rozpoczęliśmy ją w grudniu poprzedniego roku. Została zakończona przed kilkoma tygodniami. No, tak jak powiedziałem, dzisiaj sfinalizowaliśmy czynności odbiorowe i mieszkańcy do sieci mogą się już przyłączać, ale i również ci, którzy zamierzają budować domy, mają zapewniony ten dostęp, a to jest dla nich bardzo ważne, mając na uwadze fakt, że jeżeli chodzi o wody gruntowe na terenie gminy Bożencin, to no, jest tutaj problem w zakresie po pierwsze ich jakości, a dwa dostępności.